Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami zapowiadany niedawno, kilkukrotnie, Timelapse, City Skylines. Co to takiego? Wiele razy dostaję pytania odnośnie tej gry, że moje miasto, nie wiem, umiera, jak temu zaradzić, jak ludzi wyleczyć z jakiegoś chorobska, jak wyprowadzić ciężarówki z osiedli mieszkaniowych i skierować je na autostrady, a najlepiej też w ogóle zachować niemiecki styl jazdy i zabronić ciężarówkom zajmować lewe pasy na autostradach, niech trzymają się prawego. Jak zacząć budowę swojego miasta w Cities, żeby zacząć dobrze? Postanowiłem stworzyć Timelapse, czyli omawiając wam niektóre elementy tej gry, sztuczki czy rzeczy, jakie fajnie można tutaj zbudować, jednocześnie dając właśnie w tło przyspieszony materiał zbudowania. Tak, by efekt zbudowania funkcjonalnego miasta pokazać od pierwszych kliknięć, dosłownie pierwszych paru minut gry, po już w pełni działające miasto. Możliwe, że planując jakieś eksperymenty w Cities, właśnie będę w ten sposób tworzyć kolejne filmy, czyli projektując jakiś na przykład styl dzielnicy, jakieś obiekty specjalne, fajnie zrobione detalicznie, będę to w pełni nagrywać, a następnie na mocnym przyspieszeniu omawiał, co i jak zostało zrobione, co jak działa. Materiał pierwszy z tego, powiedzmy, eksperymentalnego pomysłu, jak ruszyć z kopytem ze swojego miasta, co robić, czego nie robić, czego unikać, a do czego zmuszać, powiedzmy, swoje miasto. W opisie macie użyty LUT, czyli system kolorów, dość wymagający sprzętowo, ale w mojej ocenie najładniejszy. Graną mapkę też macie w opisie oraz paczkę kilku istotnych modów. Jeżeli ktoś z was tej gry nie ma, 25-30 zł na G2, na razie jest to najlepszy city builder na rynku. Również w opisie jest spis treści tego materiału, o czym w której minucie jest mowa, co i jak, tramwaje, autobusy, dzielnice, strefy, ulice itd., itd. Pierwsze i najważniejsze to wykorzystanie budżetu startowego miasta. Najlepszy schemat początkowego miasta to niewielka litera P. Tak jak macie teraz jeszcze chwilę na obrazku w Paint'cie. Główna droga na dole. Wokół litery P stawiamy małe drogi, tak by strefy mieściły się na styk. Łącznie 8 kratek pomiędzy drogami, tak żeby po prostu nie marnować dróg na coś, gdzie po prostu nie będzie budynków. Dwie strefy handlowe, reszta mieszkalna. Na końcu literki P stawiamy małą drogę i wokół niej strefy przemysłowe oraz elektrownię. Kolejna sprawa to pompa wody w górze rzeki, u góry, oraz odpływ kupy w dole. Łączymy to kanalizacją oraz stawiamy linię wysokiego napięcia, powiedzmy, po prostu przez środek naszego przyszłego miasteczka. Dlaczego nie wokół niego? To po prostu nieopłacalne, tracimy hajs na słupy, kiedy możemy to wydać na kolejne strefy albo na kolejne drogi. Prąd roznosi się po budynkach bez konieczności ciągłego dopinania słupów. One nadają się po prostu jedynie do, nie wiem, w cudzysłowie mówiąc, przenoszenia prądu, na przykład przez rzekę albo przez autostrady. Więc po prostu stawiamy jedną linię wysokiego napięcia przez środek miasteczka, a kolejne stawiające się budynki już będą przez siebie nawzajem ten prąd jakby przesuwać dalej. Kiedy mamy już kanalizację, mamy podpięty prąd, mamy elektrownię i strefy, wchodzimy do zakładki budżetu. Ta zielona na pasku ikonka, po prostu zmniejszamy wydatki na wszystko do minimum, kiedy miasto już zacznie się troszeczkę rozbudowywać. Na przykład prąd na 25% w lewo, wodę też. Dlaczego? Początkujący gracze, po prostu budujący swoje pierwsze miasto, zawsze przejadają pieniądze, czyli wydają od groma na prąd w malutkim mieście. Trzymamy paski zapotrzebowania na wodę i na prąd tak, by trzymały się leciutko ponad ten żółty poziom, coraz bardziej zwiększając wydatki w budżecie na elektrownię maksymalnie do 125%. Kiedy już mamy te 125%, powinniśmy starać się zaoszczędzić na przykład kolejną elektrownię. Jak się postaracie, to bez pożyczki będziecie na plusie, kiedy wszystko się już zaczniemy powoli budować. Problemem małego miasta na sam początek jest zawsze prąd. Węglowe elektrownie są dość nieopłacalne w tej grze, ich koszty utrzymania i postawienia są spore, a wasze miasto, zanim osiągnie na przykład 10 tysięcy mieszkańców, będzie już potrzebować pewnie ze 2 albo 3 elektrownie. Kiedy osiągniemy poziom pozwalający na ustawienie podatków, warto dać wszystkie na 11. To jest taki strategiczny punkt, że doimy ile się da z naszego miasta, ale bez buntów i narzekań w naszym mieście, że podatki są za duże. Istotne na początku gry są też szkoły. Podstawówki muszą być, nigdy nie oszczędzajcie na podstawówkach, inaczej dość szybko w zakładach pracy zacznie brakować, no, podstawowo wykształconych pracowników. Bardziej inwestujemy w przemysł na początku gry niż w handel. Fabryki eksportują też towary i produkują je nie tylko dla naszego miasteczka, dając po prostu więcej hajsu do budżetu niż małe sklepiki odwiedzane na razie na początku gry tylko przez lokalną ludność. Kiedy mamy już trochę hajsu, możemy zrobić odbicie lustrzane tej literki P, po prostu po drugiej stronie zbudować taką samą dzielnicę. Te osiedle to nasz
można powiedzieć, że starter pack. To ma głównie wygenerować nam stabilność finansową. Zapytacie, dlaczego nie stawiamy stref handlowych bliżej domów? Zasada mechaniki ruchu drogowego jest prosta. Do sklepów jeżdżą ciężarówki. Chcielibyście, żeby tiry wam pod oknami jeździły? No chyba nie. No właśnie. Dlatego dalej rozwijając swoje miasta, powinniśmy zachować taki schemat, jak teraz macie na ekranie, na obrazku w Paincie. Oczywiście nie musicie robić dzielnic, które są czysto kwadratami, bo w planach na przykład mam materiał podobny do tego, timelapse zbudowania miasta bazującego tylko na rondach i tylko na łukach, bez skrzyżowań. Kiedy wasze miasto lekko się rozwinie i uzyskacie dostęp do stref wypoczynkowych lub rozrywkowych, jeżeli macie DLC After Dark, warto postawić taką maciupką, malutką strefę rozrywkową albo właśnie jakąś tam taką nocną. Ona wymaga sporo pracowników na dzień dobry na początku, ale da nam spory zastrzyk do budżetu. Nie możemy dawać tej strefy zbyt dużej, bo nasze malutkie miasto nie będzie w stanie tam wsadzić odpowiedniej ilości pracowników, więc uznajmy, że taka dzielnica to by było po prostu dobry jeden kwadrat. Mechanika ruchu. Strefy mieszkalne mogą mieć małe drogi połączone z resztą miasta, jednak możemy modem Traffic Manager Presidential Edition, czy tam Edition, zabronić wjazdu ciężarówkom do stref mieszkalnych. To zapewni przeniesienie tego ruchu na właściwe drogi. Czasami inteligencja pojazdów działa tak, że powiedzmy ciężarówka z jakimś towarem jedzie przez strefę mieszkalną, żeby dojechać do strefy handlowej, na przykład położonej kawałek dalej. Dzięki temu możemy zabronić tym ciężarówkom wjeżdżać w takie strefy. Najbardziej istotny jest tutaj transport z przemysłu do stref handlowych. Każda ciężarówka, która jedzie ze strefy przemysłowej z towarem, na chwilę zatrzymuje się przed takim sklepem, wyładowuje towar i wtedy wraca na przykład do swojego jakby miejsca produkcji. Szerokie drogi oraz nakaz jazdy ciężarówką. Można dać też zakazy jazdy na przykład samochodom osobowym ze stref przemysłowych do stref handlowych, jeżeli bardzo martwimy się o korki. Kolejna sprawa to eksport i import towarów. Przemysł powinien mieć doskonałe, bezkolizyjne autostradowe połączenie, na przykład z drogami wyjazdowymi z całego miasta albo przyjazdowymi do miasta. Jeżeli dodatkowo damy na nich za pomocą moda Traffic Manager brak limitu prędkości, ciężarówki będą preferować właśnie tę trasę do wyjazdu albo przyjazdu do miasta, zamiast jechać przez strefy handlowe i dopiero na autostrady. Samochody zawsze wybierają najbardziej szybką możliwą opcję dojazdu gdzieś. Więc jeżeli zrobimy autostradę ze strefy przemysłowej do powiedzmy głównego węzła komunikacyjnego i tam damy brak limitu prędkości, to ciężarówki przywożące lub wywożące surowce lub towary będą wybierać właśnie tą autostradę. Musimy pamiętać, że handel też importuje produkty, nawet jeżeli nasze miasto je produkuje. Im mniej chaotycznego dokładania dróg i mieszania stref jednych z drugimi na zasadzie takiego po prostu takiej krzyżówki, tym lepiej. Jeżeli mamy więcej konkretnych, bardzo jakby tak, że tak powiem, celnych dróg, autostrad, tym lepiej. Również lepiej zbudować, powiedziałbym, 5, 10, 15 kombinatów w tej formie połączonych autostradą, niż jeden wielki zakorkowany zlepek wszystkiego. Więc czasami warto zrezygnować z dokładania kolejnej blisko jakiejś dzielnicy mieszkalnej czy handlowej i po prostu zacząć projektować kolejną dużą strefę oddzieloną wolną przestrzenią od poprzedniej. Kiedy uzyskamy dostęp do komunikacji miejskiej, warto w nią zainwestować. Na początku oczywiście w autobusy. Linie powinny się mniej więcej nakładać. Metody mamy dwie. Albo robimy linie objazdowe, na przykład na kształcie prostokąta dookoła dzielnic, albo linie, no właśnie, liniowe, czyli najpierw jadą z pętli do celu, a potem wracają dokładnie tą samą trasą w przeciwnym kierunku. Oba modele są wydajne i są skuteczne. Jeżeli przystanki autobusowe znajdują się obok szkół, stacji kolei, stacji metra, tramwajów, portów, lotnisk oraz w centrach osiedli, a nie gdzieś na obrzeżach, jakich błędów nie popełniać robiąc przystanki? Nie powinniśmy stawiać przystanków autobusowych przy skrzyżowaniach, a na długich drogach. Dlaczego? Jeżeli przystanek jest przy skrzyżowaniu autobusowy, to bywają korki. Autobus jednej linii stoi na tej zatoczce, pasażerowie wsiadają, a drugi autobus innej linii stoi za skrzyżowaniem i po prostu korkuje. Możemy korzystać z buspasów, jeżeli zbudować chcemy jakąś pętlę przesiadkową, by na przykład nie wciskały się nam tam samochody i inne ciężarówki. Są specjalne takie pasy tego typu. Jeżeli mamy jeszcze dodatkowo Traffic Manager, to mamy takie specjalne, wyłączone
wyłączne buspasy. W przypadku tramwajów z DLC Snowfall warto tworzyć osobne drogi wyłącznie dla tego środka transportu, dla tramwajów, a przystanki budować właśnie tam, gdzie są skrzyżowania. Dlaczego? Tramwaje jadące arterią i mające przystanki po środku długiej drogi nic nam nie dadzą. Piesi będą iść chodnikiem po środku takiej arterii aż do najbliższego przejścia dla pieszych. Dlatego tramwaje budujemy tak, by przystanki były właśnie blisko skrzyżowań. Warto jednak dawać tramwajom wyłączne małe torowiska obok dróg. Na przykład mamy jakąś drogę, obok stawiamy jeszcze dodatkową z na przykład tramwajem, a pomiędzy tą drogą i torowiskiem tramwajowym, na przykład jakieś parki czy jakieś drzewka, albo wybierać największe możliwe arteria z torowiskiem po środku, bo stojący na przystanku tramwaj na tej średniej drodze z torowiskiem po prostu korkuje wszystkich, którzy za nim jadą. Sztuczka dla specjalistów budowy dróg jest taka: dawać dwie drogi jednokierunkowe w przeciwnych kierunkach, a środkiem dać torowisko. Jeżeli mamy moda Move It, który też macie w opisie, możemy w bardzo fajny sposób, bardzo dokładnie przyłączyć jakby torowisko do jakiejś drogi. Kiedy wasze miasto dorośnie, musicie dbać o edukację. Wielu początkujących narzeka na brak pracowników w sklepach, w biurach, w przemyśle itd. Mając DLC After Dark, możemy zrobić specjalną dzielnicę z jakby specjalnymi przepisami, gdzie jedni będą pilnie się uczyć, a inni będą rzucać szkołę i udadzą się od razu do pierwszej, lepszej pracy. To pozwoli nam od razu zapełnić jakieś fabryki tego typu rzeczy, ale tylko na tym bazowym poziomie, czyli ludzi niewykształconych. Jeżeli chodzi o śmieci i ich wywóz, każdy z takich kombinatów, jaki pokazywałem wcześniej na rysunku z Painta, powinien mieć dwa wysypiska i budynki do utylizacji. Dlaczego akurat dwa? Tak samo dwa cmentarze. Mechanika gry działa tak, że jeżeli jeden się zapełni, to jest opróżniany. Cmentarz do krematorium, a wysypisko do spalarni. Do tego są jeszcze odpowiednie mody, które też dałem wam w opisie. Więc jeżeli mamy jedno wysypisko w takim kombinacie, w takiej dzielnicy, to zaczyna się robić syf, kiedy śmieciarki nie odbierają odpadów od domów i zakładów pracy, tylko zajmują się opróżnianiem wysypiska. Kiedy mamy dwa, to zawsze jedno jest w zapasie. Odnośnie problemów z zatruciem środowiska i powoli wymierającym miastem. Powody tego główne mogą być trzy. Po pierwsze, zatruta woda. Czasami stawiamy pompy rzeczne albo wieże ciśnień i okazuje się, że z czasem gdzieś tam wejdzie nam przez przypadek jakieś zanieczyszczenie, które zostaje w całej tej kanalizacji. Warto rozdzielić zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnię ścieków. Jedno dla przemysłu, drugie dla reszty. Musimy jednak pamiętać, że przelicznik, ile mamy wody, jest wspólny dla całego miasta. Ten paseczek zielony, czerwony i żółty, jeżeli chodzi na przykład o wodę, energię i tak dalej, jest wspólny dla wszystkiego. Trzeba więc czasami rzucać okiem w tych oddzielnych strefach zasilania wodą, czy gdzieś tam po prostu wody zaczęło nie brakować. Również wszelkiego rodzaju wieże ciśnień, oczyszczalnie ścieków, jeżeli macie z modów, warto stawiać gdzieś daleko poza miastem, daleko od wszystkiego. Drugi powód to zwłoki. Nie wystarczy walnąć pięciu cmentarzy obok siebie i być dumnym posiadaczem wielkiego cmentarza. Każde osiedle właśnie powinno mieć swój cmentarz. Tak samo swoje krematorium. Musimy być gotowi na to, że w pewnym momencie nasze miasto zacznie się po prostu starzeć i ludzie będą dostawali masowo wylewów i masowo będą potrzebne karawany. Może być tak, że dojazd do jakiegoś domu jest niemożliwy dla inteligencji pojazdów. Droga jednokierunkowa, na przykład z autostrady, i karawan po zmarłego nie może do takiego budynku dojechać, bo droga dojazdu wiedzie poza mapą. Dlatego wtedy odpalamy budowanie cmentarzy i patrzymy sobie na scrollu, czy powiedzmy na oddaleniu, jaki budynek jest na czerwono w mieście. To znaczy, że tam karawan nie jest w stanie dojechać. Trzeci powód to błąd w modach. Może być tak, że jeżeli mocno modujemy sobie jakąś grę, no to jakiś budynek będzie na przykład błędnie przypisany do innej kategorii. To może być po prostu błędem autora danego moda. Ale to już dla zaawansowanych graczy, którzy już sobie modują grę. Jeżeli modowaliście, to może się okazać, że budynek jest klasyfikowany jako mieszkalny, mimo że truje okolice i że to jest fabryka. Zdarzają się takie problemy, jeżeli ściągacie dużą ilość budynków. Sprawdźcie ikonkę z lewej i tam zatrucie środowiska. Jeżeli gdzieś tam nagle jakiś malutki domek truje, że jest takie malutkie pole zatrucia, to warto wywalić akurat ten budynek z listy modów. Jeżeli macie pytania odnośnie początku gry, problemu z ruszeniem swojego miasta, jakieś początkowe problemy,
Wolcie w komentarzach. Następny timelapse prawdopodobnie będzie opisywać konkretne style dzielnic, różne budowle, jakie tworzyłem. Też znajdziecie gdzieś tam w prawym górnym rogu w systemie kart i na razie, jeżeli chodzi o kolejny materiał Cities, to planuję właśnie miasto zbudowane wyłącznie na rondach. Tyle.